Pisze do nas z ostatniego koncertu pan: Nie życzę sobie, żeby mieszać tak klimaty, bo skoro jest koncert, to ma być koncert z prawdziwego zdarzenia. Nie po to się organizuje te koncerty, żeby pętał się po deskach jakiś pan w łachmanach teksasowych, po to wszystko, żeby tylko mieszać te klimaty. Ja sobie nie życzę, ja zapłaciłem za bilet i ja chcę... Proszę Państwa, ja nie będę czytał dalej, bo już nie tylko mnie obraził, ale i radio, które reprezentuję, prawda? W związku z tym ja po prostu... Gdybym ja takiego melomana spotkał, bo się podpisał meloman żarliwy. Proszę Państwa, gdybym ja takiego melomana spotkał, naprawdę, no. Bez to przesady. Ja napisałem. Wszystko. Proszę? To ja napisałem. Proszę Państwa, nie żartujmy sobie z tego, bo to jest przykre treści. To także... ja jestem tym melomanem. Panie... A skąd pan wie, że to pan napisał? Po znaczku poznałem. Przecież ja sobie zdaję sprawę, że najlepiej w tłumie się dowcipkuje, prawda? Że wstaje się i jest się odważnym, prawda? Pan taki odważny, to niech pan będzie na estradę. Niech pan tutaj dowcip powie, prawda? Panie dyrygencie. Tego typu... Halo, wóz, idzie. Rękę? Jak pan to napisał, to pan sam wejdzie. Proszę bardzo. Przepraszam, panie dyrygencie. No, przepraszam państwa. Proszę bardzo. No niestety, widzi pan, trzeba obniżyć poziom. Może pan się przedstawi? Bogdan Smoleń. Tak. To dlaczego pan tu się podpisał jako meloman? Proszę pana, bo ja przede wszystkim jestem melomanem, a dopiero potem Smoleniem. Tak. Proszę pana, pana zawód? Betoniarz. Kogo pan zna? Beethovena. Może do mikrofonu. Proszę pana, tak, tak. Czy ma pan dzieci? Mam. Jak się chowają? Nie mają przed kim. Proszę państwa, bez przesady, bez przesady. Proszę pana, czy pan tę muzykę, w ogóle muzykę, rozumie? Rozumiem. Czy pan potrafi na przykład zaśpiewać gamę? Studio Gama. A interwały pan zna? Nie. Proszę wymienić. Ćwiartka, pół... No, wystarczy. To nie na temat, wystarczy, prawda? Czyli pan twierdzi, że pan jest melomanem? Jestem melomanem. Takim żarliwym, jak to pan napisał przed RZ, tak? Tak. Tak. To pan zna anegdoty? Znam. No? Muzyczną na przykład? Tak. Do kamery? Nie, do mikrofonu tu proszę, no. Otóż tak, panie redaktorze. Przyszło na świat wątłe i słabe. Rodzice nie dawali mu żadnej nadziei. Kumy zbierały się i odprawiały nad nim egzorcyzmy. Najmądrzejsza z nich, Szymonkowa, ochrzciła go i szeptała nad kołyską: zgiń, duszo chrześcijańska, przepadnij. Wróć tam, skąd przyszłaś. Do puenty. Ale dusza nie chciała wrócić. A to nogami zatrzepotała, a to rączką poruszyła, a to znowu jęknęła ludzkim głosem z ciała. Gdzieś to czytałem, wie pan, gdzieś to czytałem, no. Do matury, proszę pana. Otóż matka... I tak dożył Janko 9 roku życia. Matka jego co rano chodziła do dworu odrabiać pańszczyznę. Janek w tym czasie przesiadywał nad stawem i wszystko mu wtedy grało. I sitowie, i trzcina, i trawki, i kwiaty, i ptaki. A nawet kiedy ściółkę roztrząsał, to mu w widłach grało. Taki ci był muzyczny, panie redaktorze. Tak. I pan sobie wyobrazi, panie redaktorze,
Któregoś dnia, kiedy szedł koło dworu, zauważył, że lokaj umizguje się do dworskiej panny. No i co? I gra na zupełnie nowiutkim Stradivariusie. Jak to nowy Stradivarius? Jak to nowy? No takie czasy były, panie redaktorze. I otóż, a może by je podprowadzić? Zaświtało w maleńkiej główce. No. Księżyc szeptał, weź, a sumienie zostaw. Będzie chłosta i stójkowy. Księżyc szeptał, weź, a sumienie zostaw. Będzie chłostał cię stójkowy. Wóz, idziemy do baru. Taki prezent.